tutaj przekazał ksiądz Pikuła. Święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi. I cieszę się, że dzisiaj spotykamy się tutaj w naszej rodzinie, można powiedzieć, diecezjalnej, trójkolejnej, która ma taki szerszy zasięg, bo są tu też biskupi, kapłani, siostry zakonne, są pracownicy kurii, sądu, muzeum, karitasu. Ci, którzy znoszą te rzeczy materialne, budowniczy, wszystkim wam, moi drodzy, ci, którzy też karmią nas i tym chlebem powszednim, tą Eucharystią, wszystkich was obejmuję tutaj swoją wdzięcznością, modlitwą i dziękuję wam za to, że przybyliście tutaj na to nasze spotkanie rodzinne z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz Pikuła trochę mnie straszył, ale cieszę się, bo mamy w tym roku też Panu Bogu za co dziękować. Jakoś tak ogólnie można powiedzieć, że wszystko się dobrze układa, ale w sposób szczególny cieszymy się z tych rozpoczętych dzieł Kościoła w zimnej wodzie, bo przychodzą to już wcześniej, pozwolenie na budowę klasztoru klauzurowego dla sióstr benedyktynek, czy kościoła pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Są to takie wielkie radości też dla nas, bo żeby ludzie mogli się modlić, żeby mogli wzrastać w wierze, muszą też mieć te świątynie, to miejsce na spotkanie z Bogiem. I wam wszystkim dziękuję za to wasze zaangażowanie. Tutaj często spotykamy się każdego dnia, wymijamy się, nie mamy czasu, bo każdy zabiegany. A święta Bożego Narodzenia są to okazją, by na chwilę zatrzymać się, by spotkać, by razem z sobą się nacieszyć, może porozmawiać. I dlatego cieszę się, że dzisiaj jesteśmy razem za każdego pracę, wkład w to, byśmy budowali tutaj Królestwo Boże na ziemi. Dziękuję wam. Bo Chrystus, to mówi się, nie ma już rąk, nie ma ust, ale on posługuje się nam. I w Ewangelii, czy w kolędzie śpiewamy dzisiaj, zachodni, narodził się nam Zbawiciel Chrystus Pan. Wspominamy Jego pamiątkę sprzed 2000 lat, ale On rodzi się każdego dnia. Każdego dnia rodzi się przez Eucharystię, przez przepowiadanie Jego słowa i przez nasze świadectwo, nasze czyny. I za to wam dziękuję, bo to wszystko, co robicie, właśnie świadczy o waszej miłości, świadczy o tej opatrzności Bożej, Jego miłości, o Jego zatroskaniu o nas, o to, co robimy i to, co świadczymy. Widać, że towarzyszy nam to Boże błogosławieństwo w tych wszystkich dziełach, i tych materialnych, i tych duchowych, i poprzez Caritas, ośrodki, czy braci Albertyni, czy kuchnia, czy te znoszone świątynie, to wszystko świadczy o naszej miłości do Pana Boga i Jego opatrzności, Jego błogosławieństwie dla nas. I życzę wam, moi drodzy, by Boże Dziecię także każdego z was napełniało pokojem, taką wewnętrzną mocą, siłą, nadzieją, byśmy nigdy nie ustali w drodze, nie załamywali się trudnościami, bo zawsze przyjdzie zwycięstwo. I niech ten entuzjazm towarzyszy nam w tym nowym, już przychodzącym roku. Matka Najświętsza, Boża Rodzicielka, którą czcimy pierwszego roku, niech będzie dla nas najlepszą matką, niech broni nas od złych przygód. Niech wyprasza pokój, błogosławieństwo, by nasza ojczyzna, Ukraina rozwijała się w dobrobycie, by jak najmniej ludzi musiało wyjeżdżać za chlebem, by tutaj także panowała ten pokój i miłość Boża w sercach każdego człowieka. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Chrystus narodził się.
Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj jedno przy stole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twojego Słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością, pokojem i przebaczeniem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg się rozdaje, ktoż to może znać. Jezus mówi, ja zamierzam umarć.